Do połowy przyszłego roku na północnym Mazowszu ma powstać prawie 80 km zintegrowanych ścieżek rowerowych. Będą one biegły przez teren 8 podwarszawskich gmin i 4 powiatów. Zostaną one wybudowane w ramach programu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew, którego liderem jest gmina Legionowo. W czwartek w legionowskim ratuszu w obecności wicemarszałka województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących wspólnego projektu budowy tych ścieżek. Te 80 czy około 80 km ścieżek rowerowych spowoduje, że zostaną te gminy połączone tymi ścieżkami. Będzie ułatwiona komunikacja dla tych osób, które nie chcą przemieszczać się samochodami. To zmniejszy oczywiście zatrucie środowiska, z którym się właśnie w tych rejonach najbardziej chyba borykamy, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. W samym tylko Legionowie w ramach realizacji tego projektu ma zostać wybudowanych ponad 10 km ścieżek rowerowych. Powstaną one w ulicach Handlowa, Jagiellońska, Kolejowa, Kwiatowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Stróżańska, Suwalna i za zespołem szkolno-przedszkolnym. Będą one połączone ze ścieżkami, które powstaną na terenie ościennych gmin, a te z kolei połączą się ze szlakami rowerowymi wybudowanymi u ich sąsiadów. Wygodnymi i nowoczesnymi ścieżkami rowerowymi będzie więc można przejechać przez całą północną część aglomeracji warszawskiej, od Jeziora Zegrzyńskiego aż po Puszczę Kampinoską. My chcemy, żeby nasi mieszkańcy w Legionowie, to jest taki projekt, który jest zamykający ten system ścieżek rowerowych, mogli dojeżdżać nie tylko samochodami do dworców, ale w tych ciepłych miesiącach rowerami, bo to i zdrowiej, i taniej, i mniej miejsca zajmuje, żeby też dzieciaki dojeżdżały do szkół w sposób bezpieczny, bo to zdrowiej. I powoduje, że o 8 rano nie będzie korków przed każdą legionowską szkołą. W czwartek oprócz samego podpisania i przekazania umów omawiano też stopień przygotowań do realizacji tych inwestycji. Niektóre gminy bardzo się zaawansowały, a jedna nic nie zrobiła. Wójt Jabłonny Jarosław Chodorski, bo to właśnie o tę gminę chodzi, tłumaczył, że to opóźnienie wynika z nieunormowanych spraw co do własności gruntów, przez które ścieżki rowerowe mają przebiegać i przedłużającymi się sprawami ich wykupu. To jest nasze też priorytetowe zadanie i wszystkie ręce na pokład, wszyscy pracują nad tym projektem, porządkują te sprawy geodezyjne. Dzisiejsze spotkanie służyło temu, żeby uzmysłowić zagrożenia. I to te formalne, że nie dostaną na te pieniędzy, jak nie zrealizują ta gmina, ale takie, że my pójdziemy do sądu, jak my stracimy to dofinansowanie. Tak? Mam nadzieję, że wezmą sobie do serca i zbudują. Budowa sieci ścieżek rowerowych ma się zakończyć do końca maja przyszłego roku. Wartość tego projektu to około 60 milionów złotych. Środki te pochodzą z budżetów wszystkich gmin go realizujących, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz z 48-milionowego dofinansowania ze środków unijnych.